Dziś 6 września Ewangelia Łukasza, piąty rozdział wiersze od 33 do 39. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki. Ewangelia jest takim młodym winem. To nauczanie Jezusa naprawdę potrafi rozerwać serce. I to szczególnie takie serce, które jest sercem kamiennym. Pan Jezus mówi o takich sercach kamiennych za pomocą słowa sklerokardia. Skleroza, my wiemy czym jest skleroza, czyli brakiem pamięci. A kardia, czyli to serce, serce, które nie pamięta, ale o czym ma pamiętać nasze serce? Nasze serce ma pamiętać o Bożej miłości. I to w odniesieniu do Izraelitów oznaczało wyprowadzenie ich z Egiptu, przeprowadzenie ich suchą nogą przez Morze Czerwone. I właśnie o tym ma pamiętać. Ten, kto właśnie przyjmuje Bożą miłość, która jest także ofiarowana komuś obok mnie. I wtedy ja się nie zgorszę, że Pan objawia także komuś innemu miłość, bo, bo mi już taką miłość ofiarował. I to jest coś cudownego, że potrzebujemy, aby te nasze serca były jak bukłaki, które są pamięcią o Bożej miłości. Bo wtedy w takie bukłaki można wlewać miłość Bożą. Można ją jeszcze bardziej w tym świecie rozlewać. Ciekawe jest to, że właśnie ci, którzy mieli taką sklerokardię, zostali rozsadzeni, można powiedzieć, od wewnątrz tą Bożą miłością, tą Ewangelią. Dlaczego? Dlatego, że widzimy ich słowa i to, do czego one doprowadziły. Jezus ostatecznie został Odrzucony został wysłany, czy też za pomocą Kajfasza, Annasza i Piłata, skazany na śmierć. Kto ma w sobie Bożą miłość i pamięć o niej, tego serce przyjmuje miłość Bożą rozlewaną także dla innych braci? Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.